Basia powiedziała, że to znaczy ja to tak odebrałam. No dobra, no jest jak jest. Czasami mamy takie porywy, że jest odwaga i jest świadomość, a z drugiej strony jak patrzymy, to nam się włosy jeżdżą. No ale poczekajmy, za 2 lata sobie będą wybory i sobie z tym poradzimy. A chciałam przypomnieć, że po drodze jeszcze są wybory samorządowe i ja uważam, że to jest kluczowy moment i jeżeli te wybory zostaną przegrane, to wyborów następnych, tych, o których mówisz, to już może nie być. Albo będą takie, że w ogóle będziemy szli, nie wiem, jak w PRL-u do urn. 50% za. No właśnie. Jak pamiętamy niedawny, sprzed 2 miesięcy, Kongres Kobiet, kiedy był panel i Basiu, było tam grono młodych polityków i miałaś poczucie takie, widziałaś na sali, i jak pojawiało się hasło, no, pytanie, kiedy się połączycie i co zrobicie, to sala aż czekała na ten manifest z twojej strony, Biedronia, Budki, no już jesteśmy razem, tak? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby do wyborów samorządowych coś wspólnie podziałać? Ach, tak chciałam pociągnąć wątek Kazi. A to trudne pytania. Więc odpowiem, po pierwsze, to jest tak, że rzeczy, które dzieją się dzisiaj, te zmiany dotyczące fundamentów państwa prawa dzieje się w Sejmie i dlatego uważam, że dopiero kiedy się dojdzie do wyborów parlamentarnych, będzie można to odkręcać. A ty mnie pytasz o tę drogę. Wybory samorządowe są potwornie ważne, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj samorządy są taką redutą wolności, ostatnią ostoją tego, w jaki sposób państwo może funkcjonować. I one będą wyjątkowo istotne dla społeczności lokalnych. Przy czym równolegle, właśnie centralnie w Sejmie, zabiera się obywatelom i obywatelkom to, co przez 20 parę lat udało się wypracować, czyli dostęp do tych samorządów. Bo co oznacza zmiana ordynacji z podziałem na mniejsze okręgi wyborcze? No to oznacza dokładnie tyle, że wybory wygrywają bogate partie polityczne. Nikt nie będzie tak bogaty jak partie polityczne, które dostają olbrzymie pieniądze z subwencji. Co więcej, pieniądze w żaden sposób tak naprawdę niekontrolowane. Prawo i Sprawiedliwość, czyli Jarosław Kaczyński oraz Grzegorz Schetyna, dysponują olbrzymimi majątkami. A w dodatku nad majątkiem Prawa i Sprawiedliwości nikt nie ma żadnej kontroli. Bo no to co, naszą im jakąś kontrolę? Pomijam, że do tego nie ma przepisów, ale kto tam pójdzie kontrolować? A potem co, jak będzie nieprawidłowość, to Ziobro będzie miał wątpliwości, będzie wszczynał sprawę. No przecież wszyscy wiemy, że to farsa. No mieli olbrzymie pieniądze, które zamierzają wpompować w wybory samorządowe. Czemu ruszają ordynację? No bo wiedzą, że w normalnych warunkach nie wygrają. Co jest dla nas bardzo dobrą informacją, bo oznacza to tylko tyle, że jesteśmy naprawdę silni. A oni, oni mają masę pieniędzy, więc to starannie przebadali i wiedzą, że jesteśmy silni. Pytanie, w jaki sposób my jesteśmy silni? Czy jesteśmy silni jednolicie, czy jesteśmy silni różnorodnie? I teraz tu nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy wszyscy pójdziemy razem do wyborów samorządowych. Będzie bardzo różnie. To jest ta odpowiedź. Będzie bardzo różnie. Uważam, że w wyborach lokalnych, dotyczących w szczególności miast, tam gdzie będą wybierane i rady, i jeżeli będą prezydenci w wyborach bezpośrednich, burmistrzowie, wójtowie, trzeba będzie się porozumieć. To będzie czasami bardzo trudne. To trzeba będzie sobie odpowiedzieć, jakie porozumienie jest sensowne strategicznie. Ja powiem o Warszawie, w której się urodziłam, wychowałam i mieszkam, że w Warszawie na dzisiaj podstawą nie jest oczywiście zapewnienie tego, żeby prezydent nie był z PiS-u, ale też zapewnienie większości w Radzie. Bo sam prezydent nie z PiS-u nie zapewni tego, że miasto nie będzie rządziło się według zasad PiS-owskich. I do tego trzeba będzie podejść nie emocjonalnie, tylko taktycznie. I na dzisiaj nie znam odpowiedzi, czy lepiej będzie budować jedną wspólną listę opozycyjną, czy może próbować iść na dwie. Ze względu na skomplikowaną sytuację, która jest u nas w mieście, ale to do każdego miasta jest to samo pytanie. Na ile są ludzie chętni głosować na ten wspólny blok,
A na ile są warunki, które nie pozwalają głosować na wspólny blok? Są miasta, w których ten wspólny blok się nie uda. Zwyczajnie, no i Warszawa jest jednym z takich wielkich znaków zapytania, czy on się uda, czy lepsza będzie strategia, żeby każdy wyborca czuł komfort w głosowaniu na blok, który nie będzie blokiem pisowskim, a w dodatku z pozytywnym programem. I o tym mówię, ja wiem, że to dla niektórych jest potwornie nudne, że ja ciągle mówię o tym programie, ale nie wygrywa się wyborów tylko i wyłącznie tym, że się jest fajnym i sympatycznym. Może prezydenckie tak Duda wygrał, ale potem się okazało, że ani on fajny, ani sympatyczny, ani prezydencki. Ale wygrywa się jednak pewnym programem. Wyborów nie wygrała Beata Szydło. Wybory wygrał program 500+. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. Że czy, i doskonale dzisiaj wiemy, czy to byłoby Szydło, czy to byłby ktokolwiek prawda, chyba nie, jak Macierewicza postanowili, to by nie wygrali, ale ktokolwiek inny w miarę neutralny, to nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie miało to, że mieli konkretną ofertę i, co jeszcze ważniejsze, szansę na jej realizację. My jako Zjednoczona Lewica, po tych listach z Kazimierą startowały, mieliśmy naprawdę dużo lepszy, sensowniej rozpisany program, lepiej adresowany. No i co z tego, jak część ludzi nie wierzyła, że będziemy w stanie go zrealizować. Więc widząc podobne oferty, a te łobuzy, wiecie, jak brali z naszego programu? To jest niewiarygodne. Oni naprawdę przepisywali sobie część lewicowych postulatów, wypaczając je po swojemu konserwatywnie, część obiecując, że zrobią. Oni potrafili wziąć postulaty z ruchu Palikota, przecież który, na myśl, o którym dostawali drgawek, wziąć postulaty, zresztą cały czas teraz mówią, o, dwukadencyjność, świetny pomysł. No, w Sejmie mówiliście co innego parę lat temu, panowie i panie, ale brali to równo, a ludzie wierzyli, że oni mają szansę to zrealizować. No i o tym też musimy pamiętać, że musimy nie dojść, że mieć coś do powiedzenia ważnego w wielu aspektach, w dobrze opakowany PR-owy sposób, to jeszcze z szansą na realizację, co jest też bardzo istotną uwagą dotyczącą małych partii i komitetów, że można być najsympatyczniejszym, najfajniejszym, z najsłuszniejszą agendą, ale jeżeli ludzie nie będą wiedzieli, że chociażby ty, jedna osoba, za którą zagłosujemy do Rady Miasta, będziesz w stanie to przeforsować, to będzie pod znakiem zapytania. No tym bardziej, że teraz te nowe progi wyborcze kompletnie wyprą lokalne komitety. Tak jak były okręgi 6, 7, 8 czy więcej mandatowe do sejmika. No, a jeszcze jest pytanie o sejmiki. A sejmiki to już decyzja polityczna, proszę Państwa. I tu z jednej strony hasło, że opozycja powinna iść razem, jest bardzo często sensowne i potrzebne. Z drugiej, jak patrzę na sejmiki, to ta realna polityka jest taka, że nie ma co liczyć, że będą dwie listy pisowska i ta druga, która będzie antypisowska. Swoją drogą, co to za program antypis? Na pewno będzie więcej, bo każdy będzie uważał, że jak on się wyłamie, to on coś na tym zyskuje. To w przyszłych wyborach będzie lepiej. Więc ja bym nie liczyła na to, że będzie jedna wielka lista. Być może będą dwie listy, być może będą trzy, a poza tym no, trzy to będą na pewno, bo kto by chciał z Kukizem, a za bardzo z nikim nie pójdzie, ani my jakoś tak ciężko nam sobie przewidzieć. Więc to trzy listy są na pewno. Pewno jeszcze będzie jakaś przynajmniej jedna lista po lewej stronie. Nie wiemy, co zrobi PSL. Bardzo zależy od ordynacji. Oni naprawdę przez te lata nauczyli się liczyć. Więc myślę, że to na dzisiaj, jakbym chciała powiedzieć Państwu najbardziej uczciwie, nie ma dobrej odpowiedzi. Ona będzie musiała być wypracowana. Być może w wyborach samorządowych do sejmików to nie będzie najmądrzejsza wypracowana odpowiedź, bo jeszcze wezmą w górę partykularyzmy partyjne, ale jestem w pełni przekonana i tutaj wracam do tego wahania. Ja nie mam tych wątpliwości. PiS nie jest wieczny. Nie są na zawsze. Tak samo jak na zawsze nie jest to, co dla nas było ważne, czyli demokracja liberalna, czyli wolność, równość, solidarność. To nic nie jest dane na zawsze. I mając świadomość, ile nam się dzisiaj odbiera, musimy pamiętać, że oni też nie są na zawsze. Pytanie jest tylko, kto nastąpi po nich. Czy nastąpi po nich bardzo zgliszcza. Zgliszcza, to wiadomo. Oni się budzi na 20 lat.
Nie, no, nic nie przewidzieli na 20 lat. Oglądałam dzisiaj to, co robili w tym Sejmie. Przecież to jest rozpacz. Gdzie to jest plan? Tak się u nas mówi, że oni mają takie masterplany. To tak samo jak wszyscy uważali, że Platforma ma takich świetnych PR-owców. I co? No i tak samo nic. No. Ten świat jest zmienny i dynamiczny. Jest bardzo wiele rzeczy nieprzewidywalnych. Oni nie są na zawsze. Pytanie, czy po nich przyjdzie bardzo radykalna, chcąca rosnąć prawica, a świat niestety czasami ciągnie w tą stronę. No wcale nie, bo nadal są marginesem. Nadal w takich Niemczech, w takich Francji przegrywają wybory. Gdzieś potrafią być atrakcyjni, ale ten wolnościowy świat potrafi im się bardzo skutecznie przeciwstawić. Pytanie jest, na ile te inne nurty są w stanie być głośne i wyraźne. Na ile partie, które były tak po środku, czasami blisko do tej konserwy, centrum i by spojrzały przychylnie na te radykalizmy, są w stanie powiedzieć, nie, my wcale tam nie jesteśmy i tam nie chcemy być. My pójdziemy po te wartości, które uważaliśmy za nie do końca bezpieczne, bo nie były w tym centrum. I to od tego też bardzo zależy możliwość zwycięstwa. Na czym polega fenomen Macron? On nie jest kandydatem lewicowym, on nie jest kandydatem konserwatywnym, on nawet nie do końca jest kandydatem liberalnym. On się określił bardzo mocno jako kandydat prounijny, i dawał nadzieję na odbicie od tej polityki skrajnej. Ja nie wierzę, żeby w Polsce, bo my zawsze szukamy sobie takich porównań, że będziemy drugą Japonią, że przyjdzie nowy Macron, to nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie możliwości, że można w ogóle budować politykę inaczej, opartą na wartościach, wokół pewnych spraw, które nas interesują i jednoczą. I to się wydarzy. Największe pytanie jest tak naprawdę, czy to się wydarzy skutecznie w 2019, czy w 2020, czy chwilę później. A co zostanie po PiS-ie? Naprawdę bardzo niewiele, dlatego że oni zupełnie zmieniają kształt. Zmieniają kształt demokracji, ale to się też dzieje na świecie. My nie jesteśmy taką wyspą, gdzie jedyne są te zamachy na kształt instytucji. My po prostu jesteśmy najsłabsi. Natomiast to jest też coś, co trzeba będzie powymyślać, co po PiS-ie. Nie tylko co zostanie, no bo wiemy, że zostaną bardzo osłabione i skompromitowane sądy, co by się nie działo. Oni już się skompromitowali opowieścią o sędziach, co to kradną kiełbasy. Skompromitowali nie tylko tych sędziów, którzy są teraz, ale tych, co będą za 2 lata. Oni kompromitują przy okazji samych siebie, kompromitując wszystkie elity, robiąc nagonkę na lekarzy, rezydentów i tak dalej, niszczą dokładnie całe otoczenie, jakby podkładają ogień pod samych siebie. Ten cyrk teraz z Szydło, z Beatą Szydło i tak dalej, pokazuje też niewagę funkcji premiera. Podważają istotę Sejmu. Więc to, co będzie, będzie opowiedzeniem zupełnie świata i wartości na nowo. Czy dzisiaj na to współczesna Europa, bo głównie w Europie, jest przygotowana? Jeszcze chwilę nie. Ale patrząc właśnie na taki dosyć pozytywny przykład Francji, gdzie jest ta próba opowiedzenia o innych wartościach, o przemodelowaniu tam jednak takiego modelu stałego podzielonego na partię konserwatywną i partię socjaldemokratyczną, przełamania tego daje szansę na budowanie innego społeczeństwa. Gdzieś z jednej strony wkluczania, włączania tych, którzy są na marginesie, ale z drugiej strony postawienia na to, akurat znowu będzie o Francji, to co dla Francji było istotną wartością, na przykład świeckiego państwa. Co jest wartością, co przez ostatnie lata tam było kwestionowane. A w tej chwili ta odpowiedź jest bardzo jasna. Fundamentem są wartości europejskie. Fundamentem jest świeckość państwa. Fundamentem jest solidarność społeczna, która nas trzyma, ale też przestrzeganie pewnych zasad i warunków demokracji. Czyli jeżeli tego nie przestrzegasz, jeżeli dla ciebie dużo ważniejsza jest twoja fanatyczna wiara niż świeckość państwa i wspólnota, to zastanówmy się, czy na pewno powinieneś pełnić taką rolę w społeczeństwie, jaką ci się wydaje, że powinieneś, czy powinieneś czerpać benefity ze wszystkiego, co daje państwo. Albo wspólnie podpisujemy jakiś kontrakt i go przestrzegamy, albo nie będziemy koniecznie, i to o to mówi Macron też, nie będziemy koniecznie utrzymywać tych, którzy chcą kontestować nasze wartości za nasze pieniądze. No, mówiąc szczerze, widzę w tym pewną logikę. A z drugiej strony zapewniamy równe szanse, dostęp do edukacji. To teraz już oddam Kazi, bo lecę. A jakie jest pytanie? Co dalej, Kasia? Co dalej? Nie, no ja myślę, że no, wszyscy się obawiamy tej drugiej kadencji PiS-u, wszyscy i wszystkie. I często słyszę to takie zdanie, o, to się na długo zaciągnęło, bo rzeczywiście, no na tym też polega takie uderzenie,
że partie opozycyjne, środowiska opozycyjne jakoś tak idą w rozsypkę pod presją tego walca. I rzeczywiście tak my mówimy, że jest dobrze, że jest odwaga, że są postawy obywatelskie, że świadomość rośnie i tego, a z drugiej strony wszystko to się jakoś tak dziwnie rozkłada. Podlega takiej erozji, tak jakoś się sypie. My, znaczy ta cała opozycyjna strona, to się tak dzieje, tak było w Rosji, na Węgrzech, już nie mówię o Turcji, gdzie dużo ludzi po prostu siedzi w więzieniach. No ale to są takie niebezpieczne rzeczywiście symptomy, że może tak być, że będzie, to pytanie co po PiSie, to jest tytułem książki Michała Sutowskiego, rozmów z różnymi osobami ważnymi, niektórymi mniej ważnymi, ważną Wasią na przykład. Nie? Tam nie ma rozmowy z tobą? Tam z tobą jest rozmowa. A no właśnie, ja chciałam tak się... A, nie ma z tobą, tak? Nie, a przepraszam. Nie, przepraszam. A twój... Tak, masz rację. Nazywa się Rok Dobrej Zmiany, ale takie pytanie zadawane każdemu, to jest co po PiSie. Dzięki, bo ja się pomyliłam teraz. I też myślałam, że... W książkach jesteś. Ty jesteś w tylu, więc już myślałam, że tam też. Ale w każdym razie to jest to pytanie, które rok po roku było zadawane i tak nie było wiadomo, czy coś się wyłania w głowach, jak mówię, różnych osób, bo tam i historycy, i socjologowie, i feministki, w ogóle politycy. No w każdym razie nie wiadomo. No i teraz, jeżeli byłoby nawet tak, że będzie ta druga kadencja, to zacznijmy myśleć i tak. Oczywiście to jest okropne, no ale trzeba zacząć myśleć, no to co? Z jednej strony ja wiem, że to może osłabiać mobilizację do tej walki jednak o to, żeby te wybory, żeby odwojować coś przy tych wyborach, jasne. Ale można zawsze robić zapasy do spiżarni, jakieś sobie tam układać myśli w głowie, bo jakąś Polskę po PiSie musimy sobie wyobrazić. I musimy zacząć myśleć przy pomocy jakiegoś takiego... Nie? Nie, będzie przepiękny. Znaczy, co byśmy chcieli, to wiemy, ale jakby... Przywódcy. Ale z tym przywódcą, wie pani, to też jest tak, że ja powtarzam też często, też to jest z kolei tytuł rozdziału jednej książki, w kierunku polityki bez ojców. To znaczy jednak ten feministyczny model bardziej sieci, takiego rozproszonego przywódca, wiem, że to kompletnie nie działa na rynku partii politycznych. Musi być twarz, musi być jedna osoba i tak dalej, ale czy koniecznie i na zawsze, czy ten właśnie model takiego patriarchalnego przywództwa, hierarchicznego, jakby monoteistycznego i tak dalej, takiego wodzowskiego, czy on jest nam dany raz na zawsze i do końca świata? Czy nie powinniśmy uruchomić sobie mózgownic, żeby myśleć też i o tym innym sposobie? On, ten drugi sposób działania, taki no powiedzmy pozytywistyczno-organicznikowsko, jakiś tam sieciowo-kobieco-wspólnotowy, on jest, tylko jego nie widać, bo zawsze przecież musi być kupa mrówek i pszczół, które robią na tego jednego. I oczywiście tak się dzieje, po prostu tak jest, tylko nie możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby zamiąchać trochę w tej piramidzie. Ja nie mówię, że ja nie proponuję, zróbmy partię kobiet bez liderki, będziemy wygrywać tym, że jesteśmy słusznie uświadomione. No nie będzie tak. Ale myślę, że próba przekroczenia tego limitu, który nam mówi, że jest jedno słońce w systemie słonecznym i to jest Jarosław Kaczyński. I tak ma być i będzie po wieki wieków, chyba że się zjawi mocniejszy od niego facet, który go narodzi. Ale ja myślę, że i w ogóle ta nadzieja dla demokracji to jest taka, to znaczy, żeby trochę przemodelować te nienaruszalne modele. Więc już Basia wyciąga rękę, ale na pewno trzeba się zachowywać tak, jakbyśmy
przy najbliższych wyborach mieli walczyć o życie. Na pewno tak. No i teraz ci oddaję mikrofon. O Matylu mikrofon już powalczyła. To jest też tak, że ta polska polityka się bardzo zmieniła przez ostatnie 2 lata. Jeszcze jakiś czas temu te kontakty w opozycji były dosyć, powiedziałabym, trudne, chłodne i bez perspektyw na większą współpracę w sensie politycznym. Te protesty nas w dużej mierze też zmieniły i zmobilizowały do pewnych działań. I Agnieszka Łuczak była uprzejma przywołać dyskusję na Kongresie Kobiet, z której myślę, że też dla tych, którzy to oglądali, było dosyć zrozumiałe. To siedzieliśmy tam w panelu, siedział Robert Biedroń, Borys Budka, z Joanna Mucha na pewno, Joanna Scheuring-Wielgus i ktoś jeszcze, i ja. I żeśmy rozmawiali, znaczy mniej więcej jesteśmy wszyscy w tym samym pokoleniu. My się czasami bardzo różnimy. Różnimy się, jesteśmy w stanie toczyć spory o gospodarkę, o rolę kościoła czasami, natomiast nie różnimy się w paru fundamentalnych rzeczach. Nie różnimy się w proeuropejskości, nie różnimy się w pojmowaniu demokracji liberalnej, nie różnimy się też w tym, o czym chcemy rozmawiać, a o czym nie chcemy rozmawiać. Ja na przykład absolutnie nie chcę rozmawiać o przeszłości dziadków i pradziadków wszystkich. Jest to absolutnie nieistotne. To jest istotne dla osoby, na którą to wpływa, którą to kształtuje, ale co to jest za temat w debacie politycznej, co robił czyjś dziadek? No. Jak to ma zmienić? Jak to ma wpływać na dobrostan przyszłych pokoleń? Nie jestem zainteresowana kłótniami o słuszność tych postaw. Nie jestem zainteresowana jałowymi obrażeniami siebie. I myślę, że to się też zmieniło, że potrafimy, zmuszeni do tego przez okoliczności, w wielu kwestiach odłożyć pewne partykularyzmy. Nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj wybrali sobie wodza i go koronowali. Lub wódzkę, bo to się wyłoni i nic na dzisiaj nie jest stałe. Kto by jeszcze powiedział miesiąc temu z Państwa, że Ryszard Petru nie będzie szefem nowoczesnej Ryszarda Petru? No w ogóle nie do pomyślenia było przed ich kongresem, że taka rzecz się może wydarzyć. Powiem Państwu więcej, w piątek wieczór, kiedy stałam na demonstracji z akurat Katarzyną Lubnauer i Kamilą Gasiuk-Pichowicz, one też nie miały pewności, czy Ryszard Petru przestanie być szefem swojej partii, no bo ryzyko, ale to się zmienia. Dzisiaj Beata Szydło nie może być pewna swojej przyszłości. Jarosław Kaczyński myślę, że jest dosyć spokojny, natomiast cała reszta nie. To są rzeczy, które też w tej opozycji będą się zmieniały. My też mamy świadomość, że szukanie lidera dzisiaj to jest spalenie go pojutrze. Bo PiS ruszy za takiem. Pojawiają się te ciekawe postacie, które będą potrafiły powalczyć gdzieś. Rafał Trzaskowski w Warszawie. Myślę, że jak mu się uda wygrać wybory, ale musi najpierw zaproponować jakiś program, wtedy z nim zacznę rozmawiać, co on ma do zaproponowania, to może być odmiana pewna również dla Platformy Obywatelskiej, bo te wszystkie partie potrzebują pewnej odmiany. Przecież Prawo i Sprawiedliwość potrzebowało odmiany wizerunkowej i dlatego nie oglądaliśmy w kampanii Jarosława Kaczyńskiego, bo potrzebowali kogo innego na front. To jest kwestia też taktyki. Kto by przewidział w styczniu 2015, że prezydentem będzie Andrzej Duda? Kiedy usłyszeliśmy, że kandyduje Duda, to każdy rzucił się do wyszukiwarki i sprawdził, czy to jest szef Solidarności, czy nie. No, nikt nie wiedział, kto to jest. No, okazuje się, nagle facet udaje, że jest najważniejszym politykiem w kraju. No, może marnie mu idzie. Ale no jest prezydentem Rzeczpospolitej. I pojawiają się takie postaci. Nie czekałabym na nich dzisiaj. Dzisiaj uważam, że naszym zadaniem osób, które zajmują się polityką, jest budowanie kilku rzeczy. Budowanie wiarygodności temu, o czym mówimy. Spotykaniem jak największej ilości ludzi i zadawaniem im pytań, dlatego zaraz kończę i dam Państwu mikrofon. Czego oni od nas oczekują? I dokładnie budowania Polski po PiS-ie. Ja wiem, że te prace w różnych obszarach już trwają. Jakie będą media publiczne? Są już przygotowane dokumenty, jak zmieniać media publiczne. Jak finansować kulturę? Już Kongres Kultury dyskutuje o tym. Co z edukacją? Wielkie wyzwanie, ale też wiem, że zaczynają powstawać zespoły, nie polityków tylko, ale ekspertów, którzy zaproponować będą w stanie
lepszy model naprawy tego, co jest dzisiaj. Bo to nie chodzi o to, żeby sobie robić katalog tego, co jest złe. My naszym projektem Ratujmy Kobiety opowiadamy inny wycinek rzeczywistości. Jak chcemy, żeby wyglądały prawa reprodukcyjne. To są małe kroki, ale to jest zbudowanie już tych rzeczy i kilku podstawowych wartości, które nas łączą, opowieści o przyszłej Polsce. Bo tymi opowieściami jesteśmy w stanie urzec nie tylko ludzi zaangażowanych politycznie, ale przede wszystkim tych, którym się wydaje, że te wybory na nich nie wpływają, że nie ma, że to nie ma znaczenia, na kogo głosują. Jeżeli nie widzą tego, do czego taki polityk, polityczka zmierza, co ta partia ma im do zaproponowania, nie ma tej wizji, nie ma też reakcji i zaciekawienia. A wydaje mi się, że w tych czasach, w których żyjemy, to pokazanie tego takiego atrakcyjnego programu jest szczególnie ważne, bo się myśli obrazami, bo młode pokolenie też bardzo często chętnie popatrzy na taką większą opowieść, a nie będzie zastanawiało się, ach, moja rodzina zawsze głosowała na tych i na tych. No nie, to będzie się zmieniało, bo też świat się bardzo zmienił. I to jest dzisiaj naszym zadaniem. Też tak samo zadanie nas wszystkich. Przekonanie tych, którzy się zastanawiają, co się dzieje, że dzieje się źle i dlaczego. Dlaczego reforma edukacji jest bardzo szkodliwa, również z perspektywy rozwojowej młodego człowieka, w szczególności na prowincji. Dlaczego ja naprawdę nigdy nie byłam entuzjastką gimnazjów, ale rozumiem, co one dawały dobrego osobom, które mieszkały w małych miejscowościach i na wsiach. Te szanse wyrwania się, ale wydłużenie jednak procesu edukacyjnego. Dlaczego reformy dotyczące sądownictwa są niebezpieczne? Co oznacza zmieniona ordynacja? My możemy to robić, ale nie zrobimy tego sami jako politycy. To każdy człowiek przekonany do sprawy musi robić tak, jak robiłyście panie i panowie, zbierając podpisy pod Ratujmy Kobiety. To jest ta praca, dotarcie do osób, które nie chodzą na demonstracje, są niezaangażowane i być może nie pójdą na wybory. Ale przynajmniej będą wiedzieli, dlaczego są to sprawy istotne, a może pójdą. Zawsze jest ta szansa, że ktoś się namówi i przekona, chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że w 1989 roku ponad 30% w ogóle nie poszło na najważniejsze, wydawałoby się, wybory, to ja nie mam nadziei, że w Polsce będzie frekwencja 90%, ale znowu jak będzie 67, a może 70, a może dużo ludzi się da przekonać, PiS będzie przekonywał. Będzie robił kampanię opartą na strachu. Będzie robił kampanię, która będzie oszczerczą, podłą kampanią mówiącą: dajcie im, a oni tu wrócą skorumpowani, źli i zabiorą wam 500+. Notabene są badania, które pokazują, w książce, o której Kazimiera wspominała, że wyborcy PiS-u również nie wierzą, że 500+ jest na zawsze. W to nikt nie wierzy, bo mniej więcej mają świadomość budżetową, że to nie jest program, który przetrwa 10 lat przy naszych możliwościach budżetowych. Oni też w to nie wierzą, ale będą ich tym straszyć. To będzie, szczególnie w samorządówce, bardzo ciężka kampania. Ale my sami, nieważne czy my pójdziemy na zjednoczonej opozycji, czy na 2-3 bloki, nie przekonamy ludzi, jeżeli nie będziemy mieli adwokatów swojej sprawy w każdej małej miejscowości, w każdym powiecie, wszędzie. I to nie jest w tej chwili piłka po mojej stronie, tylko po Państwa. Czy już przechodzimy do pytań? Tak, już ten moment. Jeszcze Kasia, dwa słowa, dwa zdania. Ja chciałam jeszcze dodać coś, co w ogóle już nie będzie związane z wyborami. A propos tych dziewczyn w partiach narodowych, znaczy w tych ruchach, no partiach. Chcę to dodać, bo chciałam to powiedzieć, zapomniałam i teraz chcę to dodać, że gdyby któraś z tych dziewczyn słuchała mnie, jak mówię o nich, to by się poczuły obrażone, że ja im mówię, że one są głupie. O nich mówię, że są głupie i faceci je przekonali do tego, żeby one potrząsały włosami i w ogóle są takie trusie i się boją świata. A jest też tak, że dla nich to jest ich miejsce, gdzie one prowadzą jakieś jednak życie, nie jednak, wedle własnych przekonań publiczne, zabierają na przykład głos na jakichś demonstracjach czy spotkaniach i w tym kawałku świata, w którym są ważne. My mamy taką tendencję do tego, żeby mówić właśnie, że tu po tej naszej stronie to jest rzeczywiście dostęp i wpływ kobiet na rzeczywistość, a po tamtej stronie one są figurantkami, no bo są często, ale też jest to na przykład ogromnie następne wielkie pytanie, czy istnieje w ogóle możliwość jakiegokolwiek współdziałania kobiet z przeciwnych stron barykady politycznej. I moim zdaniem konstatacja jest taka moja gorzka, że nie ma. Nie ma, nie ma. Tak samo jak faceci, walczymy ze sobą, co jest
i dobre, i złe. I myślę, że wiedzą panie, o czym mówię, i panowie. To znaczy, że w tym sensie jako ludzie należące do gatunku samice, owszem, ale do gatunku homo sapiens, potrafimy walczyć ze sobą nawzajem o władzę. I to jest dobre. To jest dobre. O to walczyły feministki. Tak, o to walczyłyśmy my i nasze prababcie i rozmaite kobiety. Tylko właśnie, bo to jest pytanie, które dotyczy, to może być bardzo otwarte pytanie, znaczy pytanie, jakby stawiam taki problem, prawda? Czy my wierzymy w to, że gdyby istniała solidarność kobiet ponad podziałami, ona czasami istnieje, to byśmy odwojowały ten lepszy świat dla wszystkich, czy po prostu wchodźmy do tego świata, jaki jest, i naparzajmy się tak jak faceci, proszę, i rozsadzajmy tam od środka, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz, czy jakoś tam. Ja, oczywiście jest pewnie trochę tak, trochę tak, trochę siak. Natomiast wracając do tego, co robią kobiety po tej stronie radykalnej, prawicowej, skrajnej, walczą o władzę i nie są wcale często tak od niej daleko. Jeżeli nawet podajesz przykład Francji, no to może tam Marie Le Pen powróci i no, fakt, że w imię ojca, i to się też często dzieje, że to tak w imię ojca te kobiety walczą, no bo Beata Szydło też tak w imię ojca, to znaczy prezesa, więc jest pytanie, proszę, i syna, księdza, ale ja już tutaj dochodzę do końca, to znaczy, czy inny świat jest możliwy, to znaczy, czy możemy właśnie ten inny świat pomyśleć tak, żeby mężczyźni w nim uczestniczyli, ale wedle tych innych trochę zasad, to znaczy, że cały ten kontrakt możemy zmodyfikować, zweryfikować. Patriarchat po prostu, czy da się no, rozwinąć w coś innego, czy nie, no. I to jest zupełnie, ja myślę, każdy na ten, ja już oddaję mikrofon. Dobrze, bo ja już prawem moderatora wracam na moment, wracam do wyborów samorządowych, żeby państwu oddać głos. Natomiast pozwolę sobie z własnego doświadczenia, jednak bogatego, powiedzieć, że wracam do tego. Wybory samorządowe są w tej chwili kluczowe i tak jak mówiłaś, Basiu, w różnych miejscach, gminach, miastach, miasteczkach to będzie bardzo różnie wyglądało. W moim Tomaszowie wiem, że to, żeby opozycja wygrała te wybory, jest niemożliwe. Na przykład. Ale tak jest. Chociażby dlatego, że Kościół, dużo starszy. Nie tylko. Po prostu najważniejsze jest żyć w prawdzie. No, jeżeli partia, która dzisiaj chce przewodzić opozycji, 3 lata temu sprzedała tą opozycję za stanowiska i poparła PiS, no to, no, to chyba ktoś inny powinien to budować. Natomiast kluczowe są sejmiki i już ja mam na przykład taką receptę. Sejmiki trzeba przejąć i powinna to robić połączona opozycja, która jednocześnie przed wyborami powie i zadeklaruje, że jeżeli wygra, to będą następne wybory, prawdziwe. Że dzisiaj idziemy razem po to, żeby odsunąć PiS od władzy, a za chwilę zrobimy wybory i wtedy głosujemy na programy. Taki mam pomysł. A może państwo powiecie, jakie wy macie pomysły? Ale jak chcesz polityk, to powiem ci, ja nie wyobrażam sobie, i ona się po prostu nie wydarzy, koalicja, w której nagle Platforma idzie ramię w ramię razem. No, come on. Panie PO, Nowoczesna i SLD. Ale to jeszcze sobie wyobrażam. A wyobraźcie tam sobie jeszcze partię razem. Po prostu to nie może zaistnieć, nie zafunkcjonuje, to się po prostu nie uda. Chociaż jest jeden scenariusz, który kiedyś żeśmy omawiali, który
byłby możliwy, znaczy faktyczne zagrożenie, przy czym to, jeżeli już to był raczej 2019, bo sejmiki są tak traktowane jednak lajtowo, bo to tylko pieniądze europejskie, a nie struktura państwa, kiedy by była świadomość, że to są ostatnie wolne wybory. I wtedy faktycznie przy takiej ordynacji, kiedy nam się proponuje coś w stylu sejmu kontraktowego, tylko rebór, no to ta cała opozycja byłaby się w stanie połączyć, ale też byłaby inna mobilizacja społeczna. Natomiast realpolitik jest taka, że są partie, nawet SLD z Razem się nie pogodzi, ponieważ celem istnienia Razem jest pokazanie, że nie są SLD, a SLD zawsze będzie SLD. Po prostu, no to poza tym dodają im do tego Nowoczesną i pójdzie w sobie wyborca mniej zorientowany i zobaczy nagle na jednej liście kogoś, kto chce wszystko prywatyzować, a z drugiej strony kogoś, kto chce wzmacniać rolę państwa. Jest jak myśli, no i no, powariowali. Ktoś, kto nie jest wciągnięty w to życie polityczne, albo zobaczy na jednej liście, dlatego mówię, że będzie różnie, albo zobaczy na jednej liście, i wrócę do przykładu Warszawy, kogoś, kto był zamieszany w aferę reprywatyzacyjną i przedstawicieli lokatorów. No przecież popukają się palce w czoło. No o co w tym chodzi? To musi być klarowne. No chodzi o to, żeby odsunąć PiS. I to ma być jednokrotowe hasło. Nie, to jest na świadomość. A teraz oddajemy Państwu mikrofon. Teraz oddajemy Państwu głos. Nie muszą być pytania, mogą być stwierdzenia. No jest w tej chwili tak społeczeństwo u nas, kanaszowskie, podzielone, że po prostu są takie grupy, że idą za PiS-em na śmierć życie. Nie chcą nawet w ogóle nie zaraz z nim dyskutować. Spokojnie, bo nawet nie ma mowy. I w rodzinach tak jest. A zapytać o ogólnie wszystkich teraz, na przykład wśród moich znajomych, a mam ich dość sporo, jak pytam, no to słuchajcie, bo narzekają, a na kogo żeście głosowali? My na PiS nie. My na PiS nie. Kogo nie zna, nikt nie głosował na PiS. Słowo ponownie. Bardzo dobrze. Tomaszów, Wanda mówi. Tomaszów jest miastem szalenie pisowskim i mój ciasny, małomiasteczkowy, powiatowy umysł to mi mówi tak. Dlaczego Tomaszów jest pisowski? Bo Tomaszów był zawsze SLD-owski. Tomaszów zawsze był SLD-owski i ponieważ PiS wyszedł z programem socjalnym przede wszystkim, to Tomaszów się zrobił pisowski, prosta sprawa. Tu pani zadała pytanie, co po PiS-ie. Po PiS-ie, sądząc po Tomaszowie i wracając do swojego miasteczkowego umysłu, i jeżeli PiS porządzi do końca kadencji i następną kadencję, nie daj Panie na górze, to będzie potrzebny naczelnik. Najzwyczajniej w świecie będzie potrzebny naczelnik na białym koniu, który weźmie wszystko za mordę. Sądów już nie ma i nie będzie. Sądy są ugłocone, oczernione totalnie, maksymalnie. Partii opozycji nie ma. Po tym, co ja przez ostatni tydzień w przerwach między wnuczką jedną a drugą oglądałam, nie ma opozycji, to jest... Właściwie w opozycji słychać kobiety, które bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie. To nawet mój stary ojciec zauważył, że mówią bardzo mocno. Także oczywiście, że musimy walczyć o samorząd, bo słyszałam już o nowych ustawach, które są szykowane, że kto będzie do jakichś tam samorządowych organizacji należała, gdzieś tam będzie pracował, to musi to zgłosić w swoim zadaniu i tak dalej. Przecież to jest zamordyzm. Ja w ogóle miałam w planie założyć czerwoną pelerynę dzisiaj na spotkanie, bo się czuję jak tej podręcznej. Mówię o podręcznej takiej książce. Gotują nas powoli i systematycznie w coraz bardziej gorącej wodzie i nikt tego nie zauważa. Zwrócę uwagę na to, co pani Barbara powiedziała. W pewnym momencie mówiła pani, że na kongresie się spotkaliście pokoleniowo z różnych partii. Jest pani z pokolenia moich dzieci. I jedyna nadzieja moja w tej chwili, bo ja już nie mam nic do powiedzenia, to jest właśnie pani pokolenie, dogadanie się tu w tym pokoleniu. Nie Schetyna, tam inni tacy, którzy w tej chwili udają opozycję, bo oni się w pewnym momencie dogadają, jeśli chodzi o stanowiska. Bo to jest to pokolenie moje, które się dogadywały, które się doskonale umie dogadywać. Tu są potrzebni młodzi ludzie przede wszystkim. A dzisiaj tak
mój przyjaciel stolarz, który mi szafki stawiał w domu, o podobnych poglądach jak ja, tak sobie dyskutowaliśmy, bo tatuś namiętnie Sejmu słuchał, myśmy tak sobie rozmawiali i on mówi tak, wiesz co, mnie to się najlepiej powodziło w latach 80. Ja mówię, kurde, no mnie też się wtedy, ja byłam kierownikiem dużego wydziału w zakładzie, nie należąc do partii. Dało się. Mówi tak, ja się wtedy doskonale ślizgałem. Ja mówię, no ja chyba też, jak mi się tak udawało. I młodzi, no tak jak pani, myślą sobie, że teraz tak, kredyty mają, trzeba je pilnować. Będą się ślizgać. I stąd mówię, że w przyszłości PiS-ie czeka nas naczelnik, jeżeli nic z tym nie zrobimy. I tutaj kobiety koniecznie muszą coś robić i koniecznie właśnie to pokolenie moich dzieci powinno zacząć coś robić. Bo jak nie, to później moje wnuczki będą musiały robić porządek, tak jak ja w 89. Dziękuję. Ale proszę, głośno. Jest nastawione pragmatycznie. To, co Wanda powiedziała, tak, to jest święta racja. Oni mają kredyty, oni mają różne obciążenia, mają dobre stanowiska i z tego nie zrezygnują, bo mają za dużo do stracenia. Też jest ważna sprawa, jeśli chodzi o czarny marsz w Tomaszowie. Dlaczego ludzi nie było, albo było, ale nie tak, jak byśmy wszyscy chcieli. Dlatego, że wszyscy się boją o pracę. Nam chodzi o kasę. Chodzi o to, żeby zarabiać, a podjeżdżały nieoznakowane wozy i robili zdjęcia. Moja siostra już poszła na czarny marsz, nie miałaby już pracy. Rozumieją pani, o co chodzi? Jest sytuacja bardzo prosta, bardzo płytka, bardzo... No, finansowa. Jeszcze dokończę, tak pani się zastanawiały, dlaczego tak się narodził nacjonalizm. Bardzo łatwe to jest. Strach. Lepiej żyć bezpiecznie jako tako, ale nie wychylać się. To jest też ta wygrana PiS-u w Tomaszowie. Agnieszka fantastycznie dostała drugie miejsce, było fajnie. I co się z nią teraz stało? Przepraszam, Agnieszka. Takie są fakty. Zniszczyli, dobra, nieważne. U nas PiS bardzo, bardzo, bardzo zaorał to miasto. Jeśli pani chcą wiedzieć więcej, wystawili nam stadion narodowy pod tytułem Ten Tor Łyżwiarski, na który Tomaszów nie stać. Nie ma pieniędzy. To jest naprawdę, to są miliony, bo Macierewicz nas wkopał, bo pan prezydent chciał sobie zrobić z nim zdjęcie. No. Już szczegóły mówię. No. Ale ten Tor Łyżwiarski to jest na miasto wojewódzkie, na Warszawę, Łódź, Wrocław, a nie na Tomaszów. I co teraz, pójdziemy na otwarcie, tak? I będziemy bić brawo. Do czasu. Ja wiem, że do czasu. Dlatego, że Tomaszów, no ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby się podniósł z kolan, ale naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. Jeszcze może ja tutaj, Tomaszów jest specyficznym miastem, ponieważ u nas było to miasto robotnicze. Ja tam tyle lat pracowałam. Wisto, Mazowia, Tontek, Pilica, to były duże zakłady. Żyło się okej. Okay. Po transformacji albo zostały maleńkie zakłady, albo w ogóle. Ludzie poszli na świadczenia przedemerytalne, na zasiłki przedemerytalne, bo jeszcze były one, młodsze osoby mogły odchodzić. Po prostu przyzwyczaiły się do socjalu i im ten socjal jest większy, a PiS to gwarantuje, bo jeżeli tak podwyższa najniższą emeryturę, najniższą rentę z tytułu niezdolności, poza tym to 500+, nie podwyższają wyższych emerytur, to chciałam zaznaczyć, ale to tych, co mają więcej, tak bardzo nie dotyka jak tych. Jeżeli ktoś nie pracował i dostaje 1000 zł, jak ten, który pracował z 30 lat i też ma tą najniższą, no to gdzie jesteśmy? I dlatego, Tomaszu, ponieważ tak duże bezrobocie było, ludzie się przyzwyczaili do tego, żeby oszukiwać, zniszczyło się kompletnie etos pracy. Przy okazji ta młodzież taka jest zdeprawowana, bo po prostu, a co ja pójdę za jakieś 1500 zł, jak ja pobiegnę tu, to załatwię tam. Po prostu to są takie miasta, gdzie był przemysł lekki i on został po prostu kompletnie zniszczony. I tu ponieważ widzę, że jestem tutaj jedynym mężczyzną. Nie,
wcale nie. Nie jedynie. Poniżej 35 roku życia. I co do tej młodzieży, chciałbym powiedzieć, że nie do końca musi być tak pesymistycznie, ponieważ 2 tygodnie temu w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie na ulicy Miodowej otrzymałem odznaczenie dla honorowego krwiodawcy zasłużony dla zdrowia narodu i wybrałem się na to wydarzenie w koszulce Komitetu właśnie Ratujmy Kobiety. Siedziałem sobie spokojnie w areneczce. Nazwisko zostało wyczytane, zdjąłem marynarkę, wyszedłem sobie po odznaczenie i pan podsekretarz stanu, który był tytułowany wiceministrem zdrowia, zobaczył mnie w tej koszulce, no to po prostu jego miny do końca życia nie zobaczyłem. Stałem dumnie z księcią piersią, przyjmowałem to odznaczenie i muszę powiedzieć, że już potem z panem wiceministrem mieliśmy kontakt wzrokowy już do końca tej uroczystości. Znaczy, ja się nie udzielałem, ja się nie wypowiadałem, ja po prostu wyszedłem w tej koszulce. Wrzuciłem potem kilka zdjęć z tego wydarzenia na swojego Facebooka, no i muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie dostałem tyle wyrazów sympatii, tyle tak zwanych lajków od młodych ludzi, których mam znajomych na Facebooku. Kilkanaście osób udostępniło mój post, więc wydaje mi się, że gdzieś tam w tych młodych ludziach też jest jakieś tam niezadowolenie z tego, co się dzieje w Polsce i wydaje mi się, że no jednak przede wszystkim, jeżeli panie mówimy tutaj o liderach bądź nie liderach opozycji, no przede wszystkim symbol chyba jest ważny, bo Prawo i Sprawiedliwość wydaje, boi się symboli, tak jak przestraszyli się ponad rok temu czarnych parasolek, tak jak teraz pan wiceminister z Prawa i Sprawiedliwości zobaczył symbol Komitetu Ratujmy Kobiety, no to widać było, że zadziałało to na niego jak płaka na byka i kilkuset moich znajomych na Facebooku udzieliło mi naprawdę sporego wsparcia, wyrazów sympatii i tak jak się spodziewałem na przykład też dużej fali hejtu, bo mam, ja jestem w ogóle z Tomaszowa Mazowieckiego i wielu znajomych mam z Tomaszowa o zupełnie innych poglądach i ja spodziewałem się, że te kilka zdjęć, które ja wrzuciłem, podziała na nich jak płacha na byka, tak oni siedzieli cicho i w większości dostałem pozytywne wsparcie, więc wydaje mi się, że jednak no, duch w młodych ludziach jeszcze jest inny. Ale to jest duch, dlatego że chodziło o Nie ma. Ja specjalnie z Warszawy przyjeżdżam, bo ja na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. I wiedząc, dowiedziawszy się na Facebooku, że panie tutaj będą w moim rodzinnym mieście, specjalnie tutaj przyjechałem. Ogromnie to było, ale ja się z panem w dużej mierze zgadzam, że nie można też mówić, bo młodzi ludzie są przywiązani do kredytów. Po pierwsze, szanowni państwo, no, 89 roku też nie robimy grupy emerytów, które mieli do stracenia, tylko wszyscy, którzy może by i mogli mieć komfortowe życie, tylko już nie byli w stanie znieść tego, co się działo w Polsce. I to też nie chodziło wyłącznie o wolność i demokrację, ale o całość beznadziei, którą fundowano. I młodzi ludzie będą dosyć szybko ofiarami zmian, które się dzieją w Polsce, bo to oni będą się uczyli głupstw w szkole, bo to oni będą widzieli, jak są postrzegani w Unii Europejskiej, bo to oni będą widzieli, że ich szanse na przykład na pracę w Unii nagle dramatycznie spadają, a każdy wyjazd na wymianę szkolną, jaki wyjazd na wymianę szkolną, przecież zapomnijcie, nie będzie czegoś takiego, nie będzie. I ja widziałam też nie tylko czarne protesty, widziałam łańcuchy światła, gdzie było full młodych ludzi, którzy nie poszli tak naprawdę, bo są takimi specjalistami od prawa i doskonale wiedzieli, o co chodzi z tym KRS-em, tylko poszli, bo to była dla nich forma protestu, w której się poetyka, w której się dobrze odnajdowali. To było coś estetycznie dla nich. I wielkim też sukcesem, to nie, ja spotykałam tych ludzi, bo chodziłam w tym tłumie, bo uważam, że też nie wszędzie musimy, a jesteśmy politykami, to pójdziemy w pierwszym rzędzie i wejdziemy na każdą scenę, no bez przesady. Więc chodziłam wśród tych ludzi, którzy byli czasami zniesmaczeni na przykład tym starym językiem, który słyszeli. Ale ja się z panią absolutnie nie zgadzam, że to teraz moje pokolenie 40-latków powinno się czymś zająć. Troszeczkę młodsi powinni po pierwsze, a po drugie wszyscy powinni. 20-30-latkowie tak samo muszą się włączyć w tę dyskusję, bo dla mnie to, co będzie w przyszłości, to jest już dla moich dzieci, a dla 20-latków to jest również bardzo dla nich. Bardzo dla nich. Czy się obudzą? Ja jestem spokojna, że się obudzą. I że oczywiście dzisiaj ten strach, o którym pani była uprzejma wspomnieć przed utratą pracy, on istnieje w Tomaszowie dużo silniej niż istnieje w Warszawie.
istnieje dużo słabiej niż istnieje na wsiach, na których też ludzie wychodzili, ale proszę mi wierzyć, on istnieje też w wielkich miastach. I to, że nauczycielki, które powrzucały swoje zdjęcia na czarno, były tak samo represjonowane na pewno u was, jak i w Warszawie, jest faktem. Przy czym nie dzieją się te represje głośno, one są takie poukrywane, czyli nie dostaniesz zajęć, no wiesz, te twoje czarne ciuchy. To się po prostu dzieje i nie mają się do kogo odezwać. Na tym polega siła takiego państwa zastraszającego, że będą zastraszać permanentnie wszystkich. A ci mają duże wsparcie w Kościele Rzymskokatolickim, który zinfiltrował również szkoły przez katechety, który usilnie infiltruje. No ale jak mówimy o tych marzeniach i przyszłości i planach, no to uważam, że jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba będzie zrobić, naprawdę wypowiedzieć konkordat, no, a przynajmniej wyrzucić to na stół i popatrzeć, jak się wszystko gotuje. I o tym będziemy musieli opowiadać, ale też nie można podchodzić pesymistycznie, że to się nic nie uda, że Tomaszów jest taki. Tak, bezrobocie, brak perspektyw jest frustrujący i straszny. PiS nie zapewni tego, że powstaną tutaj fabryki. No po prostu może Morawiecki pokazać najfajniejszego PowerPointa, na którym siedział dwa wieczory, ale od tego jeszcze żadna fabryka nie powstanie. Co więcej, pieniądze unijne nie będą szły do Polski, ponieważ będą szły w dwa miejsca. Będą szły po pierwsze w strefę euro, a u nas nikt nigdy nie miał odwagi nawet zacząć normalnej rozmowy o tym, jak do tej strefy euro dojść. A po drugie, to już jest prawie pewne, nie będą szły do państw, które nie przestrzegają zasad państwa prawa. I pan Morawiecki może oczywiście uważać, że dostanie pieniądze z Chin. A ja nigdy specjalnie dzisiaj... Czy jest w Polsce przestrzegane prawo? Jak nie pamiętam, pod jakim pomnikiem w Warszawie chyba, tak w Warszawie, to było, ludzi powieszono, znaczy plakaty powieszono różne w Katowice. Tym razem to nie my, to Katowice. Katowice, przepraszam, nie pamiętałam. Dlaczego nie zadziałało tak, jak powiedziała później pani Julia Pitera, że jakby były to czasy Tuska, to by było 5 minut i wszyscy aresztowani. I to jest niezgodne z prawem, bo to jest przecież wzywające do nienawiści, prawda? A tutaj będzie, może kiedyś komisja śledcza. Jak to jest? Ale na tym polega właśnie zastraszanie. Na tym polega zastraszanie. To jest zgodne z prawem, niech pani mi odpowie. Czy to jest zgodne z prawem, demokracją? Czy wie, takie... Ja wiem, no to jest tolerancja i w ogóle. Czy takie portrety, no wie pani, to jest pytanie, tak, ja pani tego nie wiem, nie jestem prawniczką, wydaje mi się, że nie. Natomiast to jest zadanie prokuratury, natychmiast podjąć działania, policji, prokuratury. Oni tego nie robią, ponieważ chcą zastraszyć. Na tym to polega. Tylko ja mam wrażenie czasami, jak patrzę na Jarosława Kaczyńskiego, większość tych panów z PiS-u, zdecydowaną większość, że oni zapomnieli, że my żyjemy w XXI wieku. Że komunikujemy się nie tylko w tej strefie oglądania telewizji publicznej. Oni byli całkiem nieźli w kampanii w mediach społecznościowych, ale cały czas nie widzą, że to jest zagrożenie, że to oni sobie tutaj powiedzą, a my odwagi sobie nadajemy w innych kanałach, których nie są w stanie zablokować. Że te grupy... Pamiętajcie, jak powstał Komitet Obrony Demokracji. On naprawdę powstał skrzykiwany na Facebooku. Czarny protest powstał oczywiście dzięki mediom, dzięki Krystynie Jadzie, tysiącom wolontariuszek i wolontariuszy, które to organizowały, ale również powstał dzięki możliwości komunikacji się w mediach społecznościowych. I tak łatwo im tego nie będzie zamknąć. Jeżeli przypomnicie sobie, jak był kiedyś próba ograniczenia dostępu do treści publikowanych w internecie, czyli ACTA, to nagle wyszły te grupy, które moim zdaniem w ogóle nie wychodzą. Bo ludzie czuli, że to jest zamach na ich wolność. To samo działo się z czarnymi protestami. Wyszły młode dziewczyny, które mówiły, nigdy w życiu nie byłam na żadnych protestach. I nie wiadomo, czy kiedyś pójdę. Ale jak oni mi będą grzebać rękami w moim ciele, no to wyjdę. Bo to też po pierwsze dotyczy, po drugie jest sposób na włączenie się, na skrzyknięcie. Więc ja mam świadomość, jak głęboka jest frustracja społeczna, że nic się nie działo, tutaj przeszło 500+, a nawet jak nie dostaje, to ktoś inny dostaje. To jest takie poczucie, że coś im się udało. Ale z drugiej strony też nie możemy cały czas mówić, że ta opozycja jest kiepska. Przypomnijcie sobie, przepraszam bardzo, jak przez ostatnie 8 lat kiepską opozycją była Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętacie premiera z tabletu? No tak. No przecież rozpacz. A dzisiaj wszyscy się rzucają, że och, jak to źle, że Schetyna chciał odwołania.
jest jaki jest. Możemy go lubić, możemy go nie lubić, ale naprawdę nie ma powodu, żebyśmy cały czas najeżdżali na tę opozycję. Być może się pozbiera, trzeba mieć taką nadzieję. PiS był fatalną opozycją, skłóceni w 2014. Trzy różne partie szły do wyborów europejskich. Musimy o tym pamiętać, wiedząc, że ta opozycja też, chociaż się wydaje dzisiaj, że nie ma czasu, ma jeszcze trochę czasu. I nie ma co też tak myśleć, no na pewno tu przegramy wybory, bo to jest Tomaszów, bo jest słabo. Jakby, przepraszam bardzo, jakby Biedroń tak myślał, że a co tam w Słupsku, przepraszam, podobna sytuacja, podobna wielkość miasta, tak myślą, koszmarne długi, miasto powojskowe, więc kiedyś bardzo eselowskie, potem prezydenci albo Platforma, albo PiS, tkwiące w takim układzie, gdyby on tak sobie pomyślał, to w życiu tych wyborów nie wygrał, bo by nawet do nich nie wystartował. A udało się, ale to nie był tylko Biedroń, to były Wadowice, w którym wystartował chłopak, który był członkiem Ruchu Wolnych Konopi. W Wadowicach, w mieście Krymówek. I on szedł z programem w ogóle z boku i wygrał te wybory. I jest, słyszeliście, żeby coś strasznego się działo w Wadowicach? No nic, normalnie funkcjonujące miasto, tylko krzyż nie wisi w urzędzie wszędzie. No jest dużo pomników, ale to nie jego wina, nie tego chłopaka wina. No tak jest. Nie można się poddawać. Za każdym razem, gdybyśmy się poddawali, to byśmy w 2016 roku stwierdzili, a nie będziemy zbierać tych podpisów, bo i tak zaostrzą prawo. W 2017 po raz drugi byśmy powiedzieli, nie ma to żadnego sensu. Zawsze jest sens. Im bardziej jest ten opór, tym bardziej oni widzą, że on jest. Ja też czasami mówię, ach, bo jest go za mało, bo jest go za mało. Ale jest. Tak długo jak jest, tak długo jest nadzieja. Będzie, na pewno się wzmacnia. I teraz Kazimiera ma rację. Jest jesienna depresja, zniechęcenie, ileż można, niewiele nam się udaje, oni ciągle nas atakują, tak, oni nas będą ciągle atakować, tak, będzie jesień, tak, pada deszcz, taki mamy klimat, sorry. Ale trzeba pamiętać, że są dużo ważniejsze rzeczy niż to zniechęcenie i nie poddawać się zniechęceniu teraz, bo jest dużo ważniejsze rzeczy do wygrania. Przy czym trzeba też pamiętać, że samo się nie zrobi, wy to wiecie, ale powiedzcie to waszym sąsiadom, samo się nie zrobi, nie podoba wam się, a do tego, o czym pani, co pani wspominała, tej frustracji, no właśnie do tego potrzebny jest program. Jak my wiedziemy tylko, o, mamy lidera, jest super, to sfrustrowany mieszkaniec lub mieszkanka Tomaszowa pomyśli, no fajne, no ekstra i fajne maciuchy, tylko to nie jest powód, żeby głosować, bo ci mają 500+. Dlatego musimy mieć swój program, dlatego fundamentalnie nie zgadzam się z tym, że a powiedzcie, że jesteście razem, a program to się wymyśli. No nie. I tym optymistycznym akcentem. Może jeszcze ktoś coś chciał. Ile będzie demokracji, drogie pani, ile wy wywalczycie? Nie, to ile my wywalczymy, żadne wy. My. Ale my jesteśmy tym nurtem feminizmu, który jest nurtem inkluzywnym, mówiącym, że wszyscy razem. My budujemy dobry świat dla kobiet i mężczyzn, a nie tylko dla kobiet. Znaczy, jeżeli to ma wyglądać tak, że kobiety sprzątną ten pisowski, to niestety nie. Nie. To chodzi o to, żeby faceci się nauczyli, że warto działać w imię także kobiet, tych feministycznych wartości, bo one są po prostu lepsze i prawdziwe niż jakieś tam układanki, ostołki. Oczywiście ja też podkreślam, nie wierzę w to, że kobiety wygrają, bo są kobietami, bo zmienią świat na lepszy, bo jesteśmy matkami i w ogóle kochamy. Nie, ale rzeczywiście jest o co, znaczy jakby naprawdę my mamy rację. My mamy rację, to znaczy ludziom naprawdę pospadała łuska z oka w ciągu ostatniego czasu i to na całym świecie się stało. Coś jest nie tak z ludzką cywilizacją. Mamy problemy straszliwe na całej planecie. Musimy zacząć myśleć inaczej. I to my, jak tu siedzimy, jesteśmy po tej właściwej stronie. Nie fundamentaliści religijni, którzy chcą torturować kobiety, zabijać ludzi z tej samej wiary, ale innej ścieżki, wywoływać wojny i polować na zagrożone gatunki zwierząt i czarownice i kornika i gardzić ludźmi, którzy nie mają, tracą dachy nad głową z powodu konfliktów zbrojnych. Nie, to nie tędy droga.
my mamy rację. Jak ktoś chce, to niech mu przyświeca Jezus Chrystus, Budda, Shirin Ebadi, noblistka pokojowa, nie wiem, co chcemy. Kupę, mam teraz długą listę bohaterek kobiet, na przykład hinduskich, chińskich, ale nie będę tutaj tych... Po prostu tak jest, my mamy rację, więc jak zobaczymy to w tej szerokiej perspektywie, tej naprawdę szerokiej, to wiadomo, że wygramy, albo... No to, koniec, optymistycznie. Albo się, jak to się mówi o pokoleniu moich rodziców, to się może... Albo możemy się przykryć gazetą i pociągać na cmentarz, ale tego nie chcemy zrobić. Dziękuję. Państwa, nie bierzcie wszystkich gazet, nie czołgamy się na żaden cmentarz, tylko po zwycięstwo. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu, Paniom, za optymizm. Pozdrawiam Panią. 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 Panią.